przygotowany, to wiadomo, że to jest już odpowiednio zrabatowane i warto też potrafić o tym opowiadać, potrafić to przeliczyć. No, szanowny gościu, gdybyś za wszystkie te usługi miał płacić osobno, to wyszłoby o tyle drożej. Dokładnie. To jest już pakiet, on jest już odpowiednio przygotowany, zrabatowany i to jest bardzo dobry pakiet. Także kolejna ważna rzecz, którą trzeba nauczyć, to domykanie rezerwacji. No bo jeżeli gość dzwoni, on ma intencję, ma potrzebę, chce zarezerwować, to powinniśmy poprowadzić tak tą rozmowę i potrafić ją zakończyć, czyli domknąć tę sprzedaż, zaproponować dokonanie rezerwacji. I my to robimy w formie 4-godzinnego warsztatu, pracujemy bardzo mocno nad tą ofertą. Robimy potem skrypty dla recepcji, z których recepcja może korzystać niesztywno, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, natomiast z pewnym takim indywidualnym podejściem, natomiast czują się bezpiecznie, wiedzą, co mogą zrobić, jak sobie z tym radzić. I jeżeli mamy dobrą ofertę, dobry marketing, dobrze przygotowany sprzedażowo zespół, no to sky is the limit. To prawda. Chciałbym zapytać, wiesz co, jeszcze jedną rzecz, która przyszła mi do głowy, mianowicie sprzedaż takiej oferty pobytowej w momencie, gdy pobyt naszych gości się kończy. Czy to jest dobre miejsce i czas, żeby porozmawiać z naszym gościem, który wyjeżdża, który był u nas na jakimś turnusie majówkowym, wakacyjnym, jakikolwiek, aby porozmawiać o tym, o najbliższym pobycie. Był w wakacje, załóżmy, a chcemy mu opowiedzieć troszkę o feriach, że przygotowaliśmy ofertę na ferie. Po to, by stał się naszym stałym gościem, tak naprawdę. Czy to jest dobry czas i dobre miejsce? Jak najbardziej. Warto się zaopiekować tym gościem, który wyjeżdża. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby adres mailowy to jest taki początek, ale warto powiedzieć, po co ten adres mailowy Wam będzie potrzebny. Chcemy, żeby Pan do nas, czy Pani do nas wrócili, prześlemy Państwu specjalną ofertę na kolejny pobyt. Dlaczego warto ten adres zostawić? Zachęćcie Waszych ludzi, nauczcie ich opowiadać o tym, dlaczego to jest ważne, jak budować tę lojalność. Na pewno nie robiłabym czegoś takiego, jak jakieś takie zaawansowane opowiadanie o ofercie, bo one często nawet nie są znane. Natomiast takie zahaczenie, zagajenie, poproszenie o ten adres mailowy, gdzie będziemy, o ile oczywiście prowadzimy później e-mail marketing, bo to też jest niesamowicie istotne. Na pewno warto zachęcać gości do tego, żeby do nas wracali. Ja myślę też, że warto, każdy hotelarz ma pewien plan, powinien mieć przynajmniej pewien plan akcji promocyjnych, taki kalendarz tego, co się dzieje dokładnie w skali roku. Tak, tu mamy święta, tu ferie, tu lato, tu majówki, czerwcówki, długie weekendy, inne rzeczy itd. itd. W każdym kwartale coś się dzieje. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy gości, którzy są na pobycie wakacyjnym, to my dokładnie już znamy swoją ofertę swojego obiektu na jesień. Jeżeli mamy tam jakieś długie weekendy, długie wyjazdy, gość jest zadowolony i chcemy go zachęcić do tego, by ponownie na nas przyjechał, to możemy w dwóch słowach mu napomknąć, tak, przy wymeldowaniu, że mamy przygotowaną taką ofertę jesienną, że on nie musi czekać do kolejnych wakacji, tylko może nas odwiedzić dużo wcześniej. I myślę, że też to jest ten taki moment, kiedy warto to robić. No, zdecydowanie. Zdecydowanie warto zapraszać gości, budować tam lojalność i sprawiać, żeby chcieli do nas wrócić. Zresztą no, współpracując z wieloma hotelami, każdy hotel ma swoją grupę lojalnych gości, którzy zwłaszcza na pobyty przyjeżdżają na przykład co rok na wakacje i nawet chcą zawsze w tym samym pokoju. I widzisz, to jest taki w ogóle przykład, że recepcjonista, no, mając dostęp do tych informacji, on od razu wie, z kim rozmawia. I to już jest w ogóle bardzo łatwe, jakby łatwa opowieść. Tak, bo jeżeli wiem, że to jest nasz stały gość, no to tym bardziej on też oczekuje informacji, co się będzie dalej działo, gdy ja przyjadę, co mi tam macie do zaoferowania, tak? Więc tym łatwiej o tym opowiadać. Dokładnie. Przy czym jedna ważna rzecz, jeśli chcecie, żeby wasz zespół o tym opowiadał, to nauczcie ich o tym opowiadać. Tak. Wprowadźcie taki standard, że zapraszacie na kolejną ofertę. Nauczcie ich mówić o tym. Nie zostawiajcie waszych pracowników samych z tym, albo na przykład, no
mówcie na temat kolejnej oferty, zachęcajcie gości. Nie, naprawdę, napiszcie nawet krótką formułkę, co oni mają mówić, tak żeby oni się czuli z tym bezpiecznie i swobodnie. Do tego zachęcam. To prawda. Wyczerpaliśmy temat? Jak najbardziej. Dobrze, to mam propozycję, abyś zapowiedziała teraz kolejną naszą audycję. Jaki będzie miała tytuł i o czym ona będzie? Z tego, co tutaj mi napisałaś, efektywne przywództwo, czyli jak z kierownika stać się liderem. No więc w dwóch słowach, o czym będziesz opowiadała? No, już temat wiele mówi, ale myślę, że warto jeszcze troszkę to rozwinąć. Znaczy to, o czym chciałabym opowiedzieć, to będzie podcast dla wszystkich menadżerów, to będzie podcast dla dyrektorów, dla osób, które zarządzają i taki bardzo skrócony kurs nowoczesnego zarządzania. Jak z kierownika stać się liderem, czyli jak zostać liderem, za którym zespół chce podążać, którego zespół słucha i który potrafi też delegować nie tylko obowiązki, ale też odpowiedzialność, czyli też, który buduje zaangażowanie swojego zespołu. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy podcast. Serdecznie Was zapraszam. Efektywne przywództwo, czyli jak z kierownika stać się liderem. No i super, to również będzie audycja dla mnie, także już się nie mogę doczekać. Dziękuję Ci, ja również dziękuję. Małgosiu, bardzo. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.